Hej siemaneczku, jestem Oberka i moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie coś bardzo, bardzo ważnego. Jest ze mną Maciuch, w ogóle siemaneczko, Maciuch, elo. Elo, ma jestem prezydentem. Znaczy, ale to musiałbyś zdjąć zbroję, bo póki co to ja mam garnitur prezydenta, chciałbym tylko to zaznaczyć. Ja też mam garnitur, tylko po prostu byłem na walce. Nie, na no dobra, Maciuch jest prezydentem, słuchajcie, ale ogólnie mam dzisiaj przy sobie 8 poteczek na niewidzialność na 8 minut, więc to jest na pół godziny niewidzialności. I teraz tak, byku, daję ci, nie wiem, ze 4, łap sobie 4, ale tak łap za sobie darmo? Mleko. Słuchaj. Sztosik. Za darmo, bo za darmo. Mamy, słuchajcie, ważną rzecz. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale Dresik opuścił milionowice, ale to potem pogadamy, bo ty mówiłeś, że Dresik wyniósł tak. się z milionowic. Jakby, tak, ja nie wiem, co się dzieje, słuchajcie. Dopiero skończyliśmy wojnę z Bobo, teraz Dresik nagle odchodzi z milionowic. Bobo z kolei, jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że zrobił sobie jakąś nową tajną bazę. Tak! On zrobił sobie nową, stary, jakąś tajną bazę w ogóle z jakimiś mechanizmami gdzieś ale w tamtą stronę. Jeszcze kolejną? Tak, jeszcze kolejną, o której nawet ja miałem nie wiedzieć, ale go podglądałem, więc dzisiaj, słuchajcie, zaraz sobie tam wbijemy, bo zaskoczę was, ale on znowu rozbudował tą bazę, jeszcze bardziej, więc dzisiaj razem z Maćkiem pójdziemy, słuchajcie, go podglądać i zobaczymy po prostu, co ogarniemy, czy dowiemy się czegoś więcej, czy on skrywa jakąś tajemnicę, czy może znowu jest opętany, nie wiem, przez kogokolwiek innego, przez jakiegoś, nie wiem. Ty, dla ciebie prezydentem Maciochem. No dobrze, niech będzie prezydentem, ale naprawdę, słuchajcie, ja się obawiam najgorszego, że serio, Dresik może spiskować z Maciochem, nie wiem, Maciuch mówi, że też w ogóle słyszał, jak Dresik coś tam gadał z Bobo o jakichś dziwnych rzeczach, to zaraz co, mam nadzieję, że coś widziałem po prostu na serwerze, jak razem gadali i tak można powiedzieć, że... To brzmi naprawdę podejrzanie. Troszeczkę się ukrywali, ale czy to są jakieś spiski, no to ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, nie mam pojęcia, o czym gadali, ale Dresik się to brzmi, wyniósł. Słuchajcie, naprawdę... O, patrz, jest nie Bobo, więc tutaj musimy uważać, tutaj musimy nie uważać. Moi drodzy, lecimy z tematem, będziemy sobie go szpiegować, mamy naprawdę dużo potek, ale zanim to, proszę zasubskrybujcie kanał oraz zadzwoneczkujcie, bo teraz jakieś algorytmy się w ogóle psują, więc musicie zaznaczyć dzwoneczek, jeżeli chcecie, aby filmy po prostu wam się wyświetlały, a jak sami widzicie, jest naprawdę niezła pompa i wpadajcie na www.abra.ety. Jest to mój sklep z koszulkami, gadżetami. No sami wiecie, możecie mieć taką kozacką bluzę i godnie reprezentować Abra Team. No, bo, ale możecie też mieć w innym kolorze, bo są czerwone, niebieskie, zielone. Macie koszulki białe, czarne, też kolorowe. Macie kubki, podkładki pod myszki, macie nawet Maciuch Team i Bobo Team też tam jest, więc słuchajcie, są różne rzeczy. Odwiedzajcie pierwszą linię opisu. Abra Ety. A teraz tak, byku, wydaje mi się, że bierzemy... Co ty w ogóle wyprawiasz? No ja sobie skaczę po drzewach, elo. Dobra, bierzemy poteczkę i ja ci w ogóle pokażę wejście tam. Tylko wiesz, no nie możemy mu się pokazać. Wiesz co? Kurde, to jest jego unik. Dobra, wypij teraz. Dobra, i żebyś... No i tak mamy 4 niewidzki, także no raczej nie powinno być problemu. Ja będę, słuchaj, ja będę trzymał tą strzałę w ręce, żebyś ty czasem mnie widział, czasem mnie widział. I teraz tak, patrz, bierzemy tu. O kurczę, ja nie mam kilofa, masz kilof stary jakiekolwiek mam sobie. Kilof, tu weź rozwal ten pomarańczowy klocek. I patrz, i tutaj cyk jest wejście, rozumiesz to? O ty gościu, ale w życiu bym nie pomyślał, że tu jest wejście. I teraz patrz, musisz to tam wejść i to jakby zamuruj, nie? Żeby on tam, wiesz, ale jako... to ty zebrałeś ten klocek. O kurde, dobra, czekaj, to naprawdę, bo wiesz, żeby on nic nie wiedział, bo to potem będzie jednak tutaj cypał. I teraz patrz, właśnie, jak naciskasz tą dźwignię, to już cyk. O kurczę. Gdzie jest? O! Działa, patrz! O, dobra, widzisz? Działa. Patrz. I schodzimy tutaj normalnie do Bobiksona. On robi. Ale po co mu tyle tutaj w ogóle brać? Musimy to tutaj postawić. Ej, ja nie wiem, o co chodzi, ale patrz, ile on tutaj rzeczy w ogóle poustawiał. Ty w ogóle tutaj chyba wcześniej nie byłeś, nie? Pierwszy raz tutaj jestem, jak to wygląda? Tu chodź za mną, patrz, mam przy sobie, mam na sobie w sobie strzałę, patrz, jakby, no tak, łapię. Tak, widzę, chodź za mną, patrz, co jest tutaj. To jest w ogóle hit. Tutaj jest jego głowa, którą on dostał od Herobrine'a i on się do niej modli. Tak, co ty tak, patrz, zbieszą kilofem. Mogę, jasne. Patrz, okay. Zbieszą kilofem i teraz pouderzamy go kilka razy. O, ja ją mam i zobacz, i on tutaj przyjdzie, właśnie tak samo jak wczoraj, pa. Ej, to jest po prostu masakra, zaraz zwiedzimy sobie w ogóle tą bazę, co tam jest jeszcze nowego. Coś mnie bije, co to jest? Okej, patrz to, dzieje? Patrz to. Co tu się dzieje? Patrz to, o, idzie do tej głowy, tak, musisz ją postawić. Postawił, ale jest krzywo, patrz. Ja ją rozwalę. Nie, czekaj, ona musi być tutaj dobra. Okej, okay, teraz dobra, jest musi być chyba już przeszło. Dobra, teraz byku, tak, tutaj widziałeś jedno pomieszczenie, chodź tutaj szybko za mną, widzisz, poteczkę trzymam, widzisz? Poczekaj, nie, teraz to ci akurat zgubię. O, dobra, no widzę. Dobra, chodź tutaj, tutaj jest akurat jego. Tak, tutaj jest jego ten pokój z enchanting tablem, więc nic takiego nadzwyczajnego. Ale szybko właśnie ci tutaj pokażę bazę i idziemy patrzeć, co on tutaj nowego zrobił. Samemu zrobił?
No właśnie, wydaje mi się, że tak. Co za jakby... Co za ziomek? No przecież patrz, jakie to jest przemyślane, wszystko ukryte bardzo ładnie, no przecież mogłoby tego nie ogarnął. Dobra, jesteś tutaj? Jesteś gdzieś tutaj przy mnie? Tak, jestem tutaj w dużym pomieszczeniu. To teraz tak, patrz, tutaj jak zejdziesz w dół, to tutaj jest kolejne w ogóle tajne pomieszczenie. To jest w ogóle kit, naprawdę. Przekręcamy tutaj dźwignię i patrz. Co? I teraz patrz to. I on ma tutaj skrzynkę z dirtem. Rozumiesz to? Tajną skrzynkę z dirtem. To się domyśliłem, że z dirtem tutaj pewnie coś, a w tych obrazach nie ma nic ukrytego. No właśnie nie, jeszcze wczoraj nie było, więc wydaje mi się, że tutaj się nic nie zmieniło, ale zmieniła się inna rzecz, więc chodź tutaj, chodź, wracamy. Dobra, wychodzę, bo zmieniła się rzecz, te obrazy na początku. On przenikał przez któryś z tych obrazów, więc to może być. Czyli musimy to sprawdzić. Jezu, wszystko. Ile tu jest obrazów? Dobra, idziemy na te obrazy do początku. Patrz, tutaj wiem, że jest przejście. O! LOL! Ale on to rozbudował! Patrz to, widzisz, jestem na schodach. Okej, dobra, i to patrz, gdzie wchodzimy? Patrz tutaj. Oho! Ej, ale on to rozbudował! Tak wczoraj to nie wygląda. Ej, skąd on wie, że w ogóle schodki da się tak? Patrz tutaj. Ej, to jest tu wodą. Ej, to wygląda świetnie, w ogóle ej, to jest piece IQ. Ej, patrz, skąd on ma aż tyle ich. Prysmaryny, ej, mógł zabrać ode mnie, znaczy ukraść ode mnie. Ej, szukaj, czy tutaj nie ma jakiegoś przejścia. Pożyczyć jakby. Ej, ale co on w ogóle. O, tutaj jest, czekaj, tutaj. Ej, co to jest za blok tam, zobacz? Pod tą skrzynią jakiś dziwny. Pod którą? No pod tą najniższą na środku skrzynią. Tutaj wziąć. Uwaga. Ej, faktycznie to jest inaczej jakoś to jest zrobione. Ale dobra, on coś tutaj zabrał. Obczajmy, co on ma w tych skrzyneczkach. Czekaj, to są w ogóle puste skrzynki. To wygląda tak, jakby. To jest puste. To wygląda jakby, tak jak mówię, on cały czas to robił, bo w ogóle, patrz, to jest mega rozbudowana baza i to wygląda jakby on to budował od kilku dni, tak, no nie? Tak, tak. Ale to z wygląda, drugiej no. strony, z dnia na dzień ona przyrasta o połowę. Co najmniej o połowę. Musimy też w ogóle patrzeć, ile mamy jeszcze niewidzialności. 4 minuty, więc. No jeszcze sporo czasu, czyli on musi tutaj cały czas siedzieć i jakby. Serio, on cały czas to rozbudowuje i ze mną o tym nie rozmawiał, więc ja nie wiem, czy to jest jakiś jego tajny plan. To jest mega tajne. Ej, szukam tutaj też w tych obrazach po drugiej stronie. Tak. O! O, jest przejście! Jest! Ej, jest crafting! Ale tu nic nie ma, jest kurczak jakiś. Ej, lol! To ja nie wiem, czy tutaj jest jakaś jego tajna baza, czy nie. Nie mam pojęcia, ale dobra, może gdzieś niżej. Ej, nic tutaj nie ma! Chyba już raczej nie ma, wiesz? Nie ma, nie. O, tutaj! Czekaj. Mam ej, patrz, mam kolejne. Tutaj, mam poteczkę w łapie. Okej, i gdzie? I gdzie teraz I po patrz. Której stronie? Tutaj, widzisz mnie? Dobra. Tak, jestem, ale tutaj znowu nic nie ma. Ej, tutaj też znowu nic nie ma, to jest mega podejrzane. Jakby... Chyba, że wiesz, może za jakimś blokiem... Musimy to ulepszyć. Ej, on gada o jakimś ulepszeniu, dobra, dobra, chodź. Może chodź nie, chodź, faktycznie, chodź tutaj do niego, patrz, tutaj jest przejście przez obraz. Normalnie. Okej. Dobra. Ej, tutaj jest w ogóle jego jeszcze kolejna tajna skrytka. Ty jesteś tutaj? Jesteś tutaj. Tak, to patrz, jestem. Tutaj wodę. Bo jakby pod wodę musisz zejść. No tak. I tutaj jest jego skrzynka z TNT i całą w ogóle inną jakąś wybuchową zawartością. Ja naprawdę nie ogarniam, skąd on ma 4 staki TNT, stary. 4. Co? I on w ogóle tu jest. Przecież, ej, to zabiera jest... to! Czy ty to zabrałeś? Nie, ja nic nie zabrałem. Ej, on to zabrał! Chcemy zrobić małą niespodziankę. Dobra, ja idę stary za nim. Ej, tutaj nie ma żadnego TNT, czy on zabrał wszystko? Ej, tak mi się wydaje, dobra, idź do niego, ja chodzę tutaj za nim. Ej, on przeszedł przez jakiś kolejny obraz. O, dobra, tutaj jest przejście. Czy tutaj też ej, coś to teraz was zgubiłem, halo, teraz akurat nie wiem, gdzie, w którym poszliście obraz. Dobra, nie? Tutaj jestem, o, ty, on wyszedł. Widzę go. Dobra, to patrz, tutaj jest przejście za takim jednym tutaj obrazem. Co? Kolejna skrzynia, ma dirta w niej. Przecież, patrz, on ma w tajnej bazie z 10 tajnych baz i z 10 tajnych skrzynek. On czekaj, gdzie? Gdzie niby ma tego dirta? Tutaj, no patrz, tutaj, za tym obrazem, patrz. Za o, którym niby? Tutaj. Widzisz to? Nie! Co? O tutaj, ej, ja tego nie wiedziałem nawet! No, ej, co on ukrywa? Co tu się... Ej, to są naprawdę jakieś jaja! On coś z kurczakami teraz gada! Ej, naprawdę, te obrazy tak bardzo wszystko, stary, ukrywają! Ej, obczajmy wszystkie obrazy, stary! Stary, ale to nie shiftem. Jest dobre! On powiedział, że idzie na spacer z kurczakami! O! Tu dawaj, idziemy za... A gdzie on jest? Ty, no, on właśnie gdzieś... wychodzi chyba z bazy, tak mi się wydaje. Ty, on przeszedł jakoś, stary, jakoś. Bokiem, patrz! Czekaj, gdzie on jest? Ej, serio, one jak on tam wszedł? Co? Ej, gdzie on jest? Ej, stary, gdzie on jest? Ej, zostało nam 2 minuty niecałe na dobra, zostało. Dobra, to zaraz wyjdziemy. O, tu, co? Ale tu jest pomieszczenie, patrz, rozwaliłem obraz. Jestem Boże, o, widzę, dobra. No, tego też, o kurczę, ej, tu jest w ogóle jakieś, czekaj, bo musimy kontrolować tą niewidzialność. Naciśnij slokm waiche, to wybuchniesz. Naciśniesz slokm waiche, to wybuchniesz przez samochano, nieźle. To jest ej, slokm. Co to jest za kolejny pomysł? Ej, naciskamy to, stary? Musimy to naprawić, bo jak ktoś ja to naciśnie złom, to wszystko wybuchnie. Ja to naciskam, okay, wszystko fest! Ej, czekaj, czekaj! Slokm to jest chyba złom. Musimy tutaj zrobić, podstawić więcej TNT, żeby wszystko powybuchało. Słyszę jakiś piston, ziom. Słyszę jakiś piston tutaj. Ale czy ty słyszysz, co on mówi? On chce, żeby to wszystko wybuchło. Znalazłem, stary, jakieś przejście.
O kurcze. To gdzie ty jesteś? Ja cały czas patrzę, co Bobo robi. Dobra, no tak, 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 tak. I o tym mówię. I tutaj ruszam jego dźwignię. Tak, i słyszę pistony. Dobra, szybko wyjdź za obraz, wypij kolejną podkę. Ja też to robię, stary. Dobra. Żeby on nas tutaj nie zobaczył. Ej, ale o co tutaj biega? Ej, ale wiesz co, mnie martwi, że on ma... I teraz już jedno TNT jest i teraz drugie jeszcze. Ej, ale tu jest gdzieś przejście, a ja nie mam pojęcia, stary, gdzie. Jakby nie widzę tego. Jak to źle naciśnie, to tu wszystko wybuchnie. O kurczę, stary, ej, dobra, to może nie naciskaj, może nie naciskaj. Ja tylko przeję tutaj na szybkości jego skrzyneczki. Ej, ale może faktycznie nie naciskaj, ziom. Nie naciskaj, bo nie, tutaj ja będzie. Nie naciskałem, to ty za przed chwilą wszystko. Ej, no bo ja odkryłem, stary, dźwignię, która daje jakiś piston. No nie słyszysz tego? Patrz. Słuchaj tego. Tak, ja to słyszę, ale widać, to gdzieś po boku. Co tu się dzieje? Ej, on tu wie, on wie, że coś tutaj się dzieje, tylko że... Co tu się dzieje, kulcaki, co wy robicie? Co? Naprawdę? Myślę, że to kurde... Jezu. Ej, dobra, czekaj. Patrz, to jest ta dźwignia, no nie? To weź ją... Ja nie wiem akurat, którą... No patrz, no jedna się tylko rusza. To jest coś po prawej, wiesz? Tak. No i mówię, i klikaj ją, a ja obczaję. Ty cały czas nią spamuj. Poczekaj, no. To pokaż mi jeszcze, bo się boję, że akurat złą zrobię. No tą na dole, no ja nie mogę, no byku, no tutaj, to. Dobra, no. Wybuchnie. No, to, no, no, dobra, tą obczajaj, ja idę zobaczyć, co tam. Dobra, ale stary, no. On tutaj kładzie stack TNT cały. Dobra, klikasz czy nie? No cały czas klikam, ej. To gdzie jest to przejście? Nie mam pojęcia, ale wiesz, muszę uważać, żeby Bobo też mnie nie zdemaskował. Ej, tu nie ma żadnego przejścia, ziom. Dobra, klikaj dalej, klikaj dalej, klikaj cały dalej. Cały czas klikam. Ja ej, nie ma. No nie ma po prostu tej. Ej, to ja nie wiem. Trzeba będzie to chyba rozkopać. On więcej TNT daje. Czekaj. Ej, naprawdę, ja nie rozumiem. Dobra, będziemy musieli po prostu podglądać, co on tam wyprawia. Ej, ile on tego TNT robi? Co no jest grane? No właśnie mówiłem ci. Ej, czy ciebie nie martwi to, że on ma tak olbrzymią tajną bazę, tyle ma ukrytych itemów, że wiesz, to wszystko cię nie przeraża? Ej, no mówię, że przeraża i najlepsze jest to, że on to mi w ogóle nic o tym nie mówił, stary. On no nic właśnie, mi o tym to jest nie najgorsze. Mówił. Ty, my, wiesz, o co chodzi? On może ale mieć jakieś plany. Ale jak nacisnie tylko on ma w ogóle kill of dwie złe wajchy, to wszystko wybuchnie. Dobra, czekaj, uderzę go kilka razy, żeby on może przestał, ja bo też, w ogóle to ja są jakieś jaja. Serio, niech on naprawdę przestanie i niech pokaże nam w ogóle to tajne przejście, w którym śmi... Ej, ty, gdzie on ej, jest? A to jest masakra. Ej, to jest masakra. Ja jedyne co wiem, to że po prostu Bobo to musi tworzyć od dłuższego czasu. To stary, to nie jest baza do stworzenia w 2 godziny, dokładnie, no zauważ. Tak. A po drugie, serio, ty mówisz, że Dresik opuszcza Milionowice, mówisz, że też słyszałeś... On już opuścił Milionowice, on no to już w ogóle jeszcze dalej. Lepiej. I mówisz, że jeszcze widziałeś, jak Dresik rozmawia z Bobo, wiesz, o czym tak, oni gadali, cokolwiek? Nie, nie mam totalnie pojęcia. Na pewno się tu spodoba. Co? Słyszałeś? Powiedział, że Dresikowi się spodoba. Co? Czy on chce, żeby tu się wprowadził Dresik? O kurde. Ej, ja nie mam pojęcia, o czym gadali, bo nie... Ale a Dresik jest cokolwiek. Jak ja nie gadałem z Dresikiem z dobre parę dni. Czy jak ty z nim gadałeś, to cokolwiek wydawało ci się podejrzane, że on coś z Bobo chce robić, cokolwiek? Wiesz co, jedyne, o czym wspominał, to że on idzie zrobić własne miasto. To jest jedyne, o czym mi mówił. No dobra, ale nic o Bobo nie było? Nie no, nie, jakby o Bobo nie wspominał, ale być może specjalnie tak naprawdę, wiesz o co chodzi? Jeżeli mają jakieś plany wspólnie... Patrz co on robi. Jeżeli mają wspólnie... No! To cały czas tutaj... Nie, to była jest inna dźwignia. Wbijamy, dobra. Ej, co jest grane? Ej, ale naprawdę, wy, moi drodzy, napiszcie koniecznie w komentarzach. Ja przypominam, że słuchajcie, przypinam serduszka osobom, które subskrybują kanał. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak myślicie w ogóle, o co tutaj biega? Okay, jak my teraz wyjdziemy, ja nie mam kill-offa. Ale ja mam stone'a. Ale on tam jest przecież. Czekaj, ja muszę obczaić tutaj te skrzynki. Napiszcie, słuchajcie, kończę w komentarzach, jak wy myślicie, czy tutaj serio Bobo chce zamieszkać razem z ten, no... Z Dresikiem. Z Dresikiem, no, chciałem powiedzieć Sebiksonem, bo mi się, wiesz, Dres mi się kojarzy z Sebą takim, nie? Więc no tak, no bo to jest taki Drekol, taki właśnie Sebikson, nie? Taka Seba, taki wiecie, nie? Taki łysy, prawie no nieważne. No, w każdym razie, czy on chce, słuchajcie, tutaj z Dresikiem zamieszkać, czy może Dresik chce zamieszkać z Bobo, czy na odwrót? Błagam co was, mi się no, wydaje, że to jest jak najbardziej możliwe, bo oni kiedyś się lubili. No lubili się, ale Dresik to był twój ziom, największy, moim największym ziomem był Bobo i co? Weź, wracamy. I co? I nagle oni się od nas odwracają i nic nie mówią? O kurde, ja mam siekierkę, tak, czekaj. To jest tutaj, okay. Ale on tam jest w tym pomieszczeniu. Dobra. Ja nie mam teraz... Poczekaj, ja muszę wyjść jeszcze. No to dawaj, wyłaź. Okej, okay, ja to robię wyszedłem, tak. Wyszedłem, okay. Dobra, naprawione, nic chyba nie zauważył Bobiksu. Ej, patrz, on tu robi kolejne przejście. Ja w to nie wierzę. Ej, patrz, ile tutaj... Te obrazy, jaką one tu robią robotę. Patrz, przejście przez ten obraz z tym Pinokiem, czy coś takiego, ale takie malutkie przejście, tam nic nie ma. Widzisz to, ty, co faktycznie, ja? On ta, patrz, jest. To wygląda jakby on zaczął jakby robić jakieś tunele. I tutaj stary. Kolejne. Właśnie widzę. Kolejne. Patrz, to wygląda jakby on naprawdę zaczął... O, znowu tam poszedł, patrz, idziemy za nim.
Idziemy za nim. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ty, czy on coś o, odkłada? LOL! Patrz! On odłożył do po prawej stronie, na samym dole. Wow, TNT! Tak, widzę to wszystko TNT. Ja cię walę. O kurde. Co za typek? Czy o on kurde. Jest jakiś chory? I teraz znowu nie mamy jak wrócić, ziom. No ja mogę to rozwalić, tylko boję się, że on nas, wiesz, zobaczy, no dobra. No to dobra, ja to rozwalam teraz. Nie, nie zobaczy, bo jest zupełnie w innym pomieszczeniu. Dobra, dobra, wyłaź. Wychodzę już. Okej, okay, i teraz idziemy śledzić go dalej, bo naprawdę tutaj takie dziwne rzeczy się dzieją, że to jest po prostu masakra. Patrz, za każdym z tych obrazów może coś być, tylko my nawet o tym nie wiemy. No, no na serio. Ja wiem tylko o niektórych miejscach. O, tam gdzie przeszedł, widziałeś go? Tak. Dobra, to idź za nim. Ej, tutaj jeszcze nie byłem. Ej, gdzie on teraz jest? O kurde, ej, jestem w jakimś pomieszczeniu z obsydianem. Widzisz to, co ja? Co? Jak się pomieszczenie jest z obsydianem? O nie, no poczekaj, no a ty gdzie jest? A tutaj, takie pojedyncze klocki obsa. Tak, 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 tak. A tutaj tak, na dole coś się zmieniło, bo tam była farma. Nie wiem, nie wiem. Tam była farma, więc tam idę. Ej, ale naprawdę, to jak on to rozbudowuje, to jest dla mnie niepojęte. Dobra, tu się nic nie zmieniło. Ej, ja ale... muszę to zobaczyć, ja tu jeszcze nie byłem. Nie byłeś na tej farmie? Malutka, dobra, ta, to mała idę na farma. Dobra, uważaj, bo mamy niewidzialność tylko na 2 minuty, wiesz, musimy tutaj uważać. Ej, ale naprawdę, to co odwala tutaj Bobo, to jest dla mnie, what the fuck? Serio, on ma tutaj 500 IQ. Dzisiaj, naprawdę, znaczy dzisiaj od kilku dni. Patrz, on nawet robi taki, o, chodzi o tego pokoju z obsem. Patrz, on poczekaj, robi, dobra, zaraz tam będę. On nawet robi takie rzeczy, że tutaj właśnie trzeba z shiftem przejść. Aha, tak. Że, a tutaj jak podejdziesz z drugiej strony bez shifta, gdzie on jest? On tu jest, on tutaj wchodzi. Od boku jakby. Co? Nie, no teraz to zamurował, no nie widziałeś? Przed chwilą rozwalił ten klocek. Ej, on tu jest, faktycznie, lol! Co to się dzieje? Szybko muszę przeprosić. Za co przepraszam? Ej, patrz, on tu ma przejście, lol. Ja idę do tego pokoju z głową, stary, zobaczmy co tak, tutaj odwala. Przepraszam bardzo, już rozwal to, nie rozwal, tam rozwal, nie rozwal. Będę wchodzić, przepraszam bardzo. O nie, on się zdenerwował! Kto? Ja nie wiem, naprawdę, o co chodzi? Dobra, pij potkę, stary, pij potkę. Co za typek, ej, naprawdę. Ej, ale naprawdę, Bobo, co jest... Ej, i znowu jest tak, stary, mam genialny pomysł. Mam genialny... Daj mi tą głowę, ja ją nie założę. Nie robisz tego. Ale tylko na 5 sekund, na 5 dobra, sekund. Trzymaj, musisz to zrobić, musisz, jak chcę to zobaczyć. Patrz. Załóż. Ej, dobra, robimy to. Zobaczymy tak, jego reakcję, jak ja z tą głową będę biegał. Zobaczymy to. Dobra, patrz. Ale nie chcę mu się tak po prostu centralnie pokazywać. Tak, niech on sam siebie zobaczy. Tak, niech on po prostu tak totalnie... Ty tutaj pójść. Za nim. Ty, zamknął to, musisz pomóc. Dobra, okej. Okej. Okej, naprawiam. I to na górę, patrz. To tak, dobra, wyłazimy na górę. Stary, zapomniałem sikielki. On tu idzie. Dobra. Ty, on tego nie zauważył. On tego nie zauważył, że ja tu stoję? Co to jest? Tutaj coś musi być, bo on nie widzi tej głowy, którą ja mam na sobie? Czemu? Nie, no błagam. No błagam. Ej, no co z nim jest nie tak? Co to? To Bobo! Co? To Bobo! No. Dawaj, ja go gonię, stary! Ja ale go gonię! On się siebie przestraszy! On się przestraszy! Zostaw mnie! Ej, co jest grane? Co za gość! Ja go gonię, potem schowam tą głowę, ale gonimy go! Zostaw mnie, Bobo, przepraszam! Ej, ale o co chodzi? Ja tego ale naprawdę nie rozumiem! On się boi! Ja nie wiem, naprawdę! Ej, patrz, on do milionowic wbija! Może nam w milionowicach coś pokaże, jakąś jeszcze ukrytą tylko rzecz. Chłopaki, ej, w milionowicach, możemy mleko wypić w milionowicach. Tak, i udajemy, że nic nie wiemy. Dokładnie tak robimy. Dobra. Chłopaki, zdejmuję głowę, dobra, biorę mleko, tak, piję mleko, okej, jestem 30 kratek za nim. O, też tu ja jesteś. Tu dobra, tobą, idę do niego, tak, idę. Ej, ja Bobo, też. Co ty się tak drzesz? O, cześć, słuchaj, mam no to jest grane. Ty, no bo patrz, Maciek, to prezydent. Byliśmy na prezydenckim łowieniu ryb. W czym jest problem, Bobo? No. Mam taki problem. Pomyślicie, że jestem głupi. Ale... Nie, a my? Ale no, Bobo, powiedz, że nie pomogę jako prezydent. Własna głowa mnie goni. Co? Jak twoja własna głowa? Poczekaj, Aberka, ale nie śmiejmy się. Nie śmiejcie się ze mnie. Jak to głowa, mordo? Jak głowa? No normalnie. Nie, ale no, czekaj, no opisz to, jak to wygląda, nie bo ja nie rozumiem. Widzę twoją głowę i widzę twoją zbroję. Ona za mną biega! Ale że taka sama latająca głowa? Lata, tak w powietrzu? Chodzi, a robi ci coś? Uderza, psuje, zabija? Nic, tylko goni mnie, ja się boję.
boję. No to czemu się boisz? No jeżeli nic nie robi, no to spoko, nie? Może bo byłeś niegrzeczny. Może to są wyrzuty sumienia, które cię gonią, a? No. Ale za co wyrzuty? No nie, no za to, co zrobiłeś milionowicą na przykład, byku, nie? Oj, tak. Jestem. Ja nie wiem, wiesz, a może bo po prostu dawno nie spałeś i to był tylko zły sen. Może masz rację, no. Spać. Dobranoc. Dobra, dobranoc, Bobo. Dobranoc. Tylko jak coś ze mną nie idzie. Dobra, luz, luz, my idziemy na ryby. Luz, idźcie stąd. Okej, okej, no idziemy, chodź, chodź, Maciuch. Idziemy na ryby, Maciuch, co nie? Wiadomo, na jakieś rybki. Tak, no idziemy, papa, Bobo. Cześć. A ja co mam z tą głową? No ja nie wiem. Dobra, ale patrz, on tam stoi cały czas. Dobra, ej, o co mu chodzi w ogóle? Ty, dobra, chodź, chodź, za rogiem wypijemy. Ja za... mam jeszcze jedną potkę, ale ja w ogóle też. O co mu chodzi? Patrz, jak on się bo, jakby, że nie chce, żebyśmy to zobaczyli. Ej, tak naprawdę, dalej, on ta, totalnie ukrywa utaja się tą bazę. Dobra, wracamy do tego samego miejsca. Pamiętasz, jak tam się szło? Tak, tak. Dobra, dobra, to okej, okej. Okay, okay. Idziemy go się. Ja ej, naprawdę się to jest dobre. To jest naprawdę dobre. Całe szczęście, że słuchajcie, on jakby nas nie słyszy na co dzień, tak jak znaczy teraz, no wystarczy się wyciszyć i nas nie słyszy. Bo tak, gdyby nie to, to naprawdę to byłby taki fail, nie? Dobra, ja do niego idę, zaraz będę przy tym domku. Ale on nam w ogóle powiedział o tej głowie, ja myślałem, że to też będzie tajemnica taka jego. Tak, a on po prostu tak przyszedł i powiedział, że dobre. O, jesteś tuż przede mną. Że o, siema, głowa mnie goni. No naprawdę, ja nie mogę, Bobo. Dobra, lecimy do niego, zobaczymy, co on jeszcze tam zrobi, bo mamy tą jedną potkę, więc warto ją tutaj wykorzystać, żeby po prostu dowiedzieć się maksymalnie wszystkiego. O, zszedł na dół, patrz, zszedł na dół, co? Ty masz kill-off. Ej, patrz, co on zrobił. LOL, dobra, nie wysadzaj tego, rozwalaj kill-offy, my wbijamy. Dobra, dobra, masz ten kocek? Masz ten tak, kocek. Tak, mam ten kocek. Okej, okay. Dobra, to ja tą głowę odkładam, jeżeli wy, słuchajcie, chcielibyście w ogóle odcinek, jak trolujemy Bobo ja w taki to sposób. Poczekaj. Czekaj, nie. O nie, rozwaliłem to. Ja to naprawię. To w ogóle ten, piszcie w komentarzach, bo będziemy mogli coś takiego wykminić, tylko ja muszę odłożyć teraz tą głowę. Gdzie on jest? Stary. Ej, widzisz, bo ja nie widzę jego niku. Dobra, to czekaj, ja idę odłożyć tą głowę. Dobra. I wtedy ogarniemy, gdzie on w ogóle się... Ty! Nie na siebie, tylko na... O, na tutaj, na tą pamiątkę. Ty, ja naprawdę nie widzę jego niku, on jest na serwerze. Też nie widzę jego niku, może on jest gdzieś pod nami? Nie, no nie ma. Ej, nie ma go do ta... O, stary, gdzie on teraz jest? Ej, może on ma jakieś głębokie pomieszczenia jeszcze inne, wiesz o co chodzi? Ty, a może na tej farmie on jest, czy coś takiego? Że tam, tam nisko, nisko, no to no, no. Możemy zejść w takim razie, czekaj, zobaczyć. Czekaj, zobaczmy. Nie no, wydaje mi się... Nie no, stary, nie ma tutaj w ogóle jego niku. Ej, gdzie on teraz uciekł? Co jest grane? Ej, no nie wiem, ja... Jest, patrz, jest tutaj, jest za okay ścianą, tuż obok nas. LOL, dobra, to poczekaj. Ej, chodzę za ja nim. Idę na górę. Jest już w środku, jakby normalnie. Tak, widzę go, widzę. On sobie... Ej, ale dlaczego go nie było widać? To jest podejrzane się. Dobra, musimy to kopać dalej. Czekaj, 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 gdzie on jest? Gdzie on jest? Bo słyszę go. On tam idzie. On... Czekaj, on tam poszedł aż na górę? LOL, ale on ma przejście. Dobra, on poszedł do tego miejsca, w którym kopał na początku, wiesz? Nie. Dobra, to czekaj, nie, no gdzie on tak jest? Wiesz co, mi już zniknął z pola widzenia. Ej, ale on się kamufluje, co jest grane? Czekaj, ja go tutaj znajdę zaraz. Ej, dobra, widzę, ja że... przy tobie. O, dobra, też go widzę. Też go widzę. Patrz, on jest okay na schodach jest, dawaj. O, atakujemy dobra, te schody. Dobra. A co on robi na schodach? Ty, jak on tam wszedł na dół? Ej, co ej, jest? On ma jakieś przejście kolejne. Ej. Co za ziomek? Czekaj, czekaj, on tędy jakoś przez ten ma... Ej, naprawdę, ja nie wiem, jak on tam przeszedł. Weź to spróbujmy zlokalizować. Ej, on naprawdę ma 500 IQ dzisiaj. Ej, no poczekaj, jestem w tym magazynie jego. Ja też. No i jak on tam przeszedł, niby? Ej, nie mam pojęcia. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to patrz. O, to będzie dobre, patrz. Cyk, rozwalamy to. I teraz patrz, i tutaj pewnie jest przejście. Nie. No co jest tyk, grane? Tyk, tyk, dobra, no to stary, bierz kill-off i totalnie po prostu się wbijaj na Hama, tam gdzie on jest. Dobra, totalnie. Ale ty jesteś w tym pomieszczeniu, co tak, ja? Jestem w magazynie. Znaczy tym, dobra, wiesz, tym, co on ukrywał. No, tylko musisz mi powiedzieć, nie, za który obraz ty chodzisz. Ma dwa magazyny, poczekaj, to ja pójdę do... O, dobra, jesteś w tym, co ja. Ej, patrz, on z kolei teraz jest normalnie. U siebie. Przy skrzynkach. Ej, co? Ej, tak? Ja... System tuneli w ogóle powalony. Ej, to jest naprawdę mega, mega dziwne. Dobra, ja będę po prostu za nim łaził. Ja po prostu tak, będę ja za nim łaził. Ja też za nim chodzę, ja też za nim łażę. I wtedy go po prostu chyba nie zgubimy. Patrz, te obrazy po prostu tak maskują. Tak, ej, on co to jest wszystkie. Ej, on zniknął mi już. Dobra, widzę go, ej, widzę go. Co to jest za okay system tuneli? Widzę go. Ej, wow. On tylko to znaczyła to poznać dokładnie. Ej, on chodzi w kółko cały czas. Co jest grane? Ej, na dobra, to on się domyśla. Znalazłem przejście. Tak, też to widzę, okej. Okay. O, tu no, przy kurach. Tutaj byłeś, kolego. Ej, patrz, on robi tunel jakiś, a to jest w ogóle głębokość 56 kratek, więc to jest dalej to widoczne. Kopalnia. To jest dalej widoczne z góry, jeżeli jego nich. Patrz, on idzie w stronę tam, gdzie wiesz, są lodowice.
Myślisz, że on chce zrobić Lodowic czy Milionowic? Nie, Lodowic, Lodowica. No dobra. Ej myślisz, że on chce robić to? Nie, tunel. A może to być przypadek? Ej, co jeżeli on ma jakąś inną bazę w tym kierunku? No nie, patrz, tutaj jest wszędzie stone, czyli on tego nie zakopywał, jak żadnym koblem ani nic z tych rzeczy. Ej, naprawdę, teraz to ja jestem mega zmieszany, ja nie wiem, co się dzieje. Musimy dokopać, może się dokupimy w końcu. O, o, widzisz, może on ma coś tam ukryte. Ty, może albo jakiś tajny skarb, a co jeśli on naprawdę chce się dokopać do Lodowic, stary, co wtedy? No to wtedy mamy przypał, bo to znaczy, że wiesz, może on chce przejąć Lodowicę. Ej, patrz, on wychodzi na górę. On wychodzi na górę. Mi się wydaje, że on może iść nie do Lodowic, tylko po prostu przypadkowo w tym samym kierunku. No ale to tylko taki mój strzał, no nie? Ej, kurde, naprawdę ja nie... Ty, tu jest jakaś woda. Okay, woda, woda odkryłem. Co jest grane? Ej, naprawdę ja nie mam pojęcia, gdzie my teraz jesteśmy, ziom. W studni jesteśmy, w wiosce. W studni, wiesz? Ej, faktycznie to studnia, tylko niech on to rozwa... Ej, gdzie on jest? Weź ja to rozwal. On poszedł na dół. O, dobra, jest wyjście. Ja to rozwaliłem, ja to rozwaliłem. Ej, faktycznie to studnia we wiosce, normalnie. Jak się... Dobra, i co, on dobra. Chciał się tutaj dokopać? Nie wiem, ale on dobra, wyszedł na powierzchnię. Gdzie my jesteśmy? Jeszcze dalej trzeba. Ej, on chce jeszcze dalej. Ej, ja naprawdę nie wiem, o co mu chodzi, ale my mamy podkę tylko na 3 minuty, stary. Ej, więc... on mi zakopał żelazem, muszę to wykopać. Co? Okej, okay, faktycznie. Dobra, na ja idę do niego. W sensie, ja idę do niego. Tam na dół tak, schodzę. Ja też już jestem tutaj. Ej, na naprawdę schodzę. To jest turbo dziwne. Co? Bobo odwa. Ej, teraz musisz to rozkopać, bo tutaj on też się zamurował. Ja nie mogę. Dobra, wbijamy, dobra. Wbijamy. Okej, okay, czekaj, czekaj, wchodź na dół. Dobra, widzę go, mam go. Dobra, ja to zamurowywuję. Nie, nie mam łopatki. Ej, ja mam łopatę, mógłbym mu dać, ale no chyba mu nie da, bo... No nie ty. Pomagaj mu, no ty. A może właśnie bym mu dał, zobaczymy... Chociaż nie, chociaż nie. Dobra, ej, mamy tylko minutę starej niewidzialności, tak naprawdę. Znaczy 2,5, ale wiesz, przez co najmniej uciec, minutę tak. Będziemy wracać, a nawet i półtorej, bo jesteśmy w tunelu, stary. Tak, więc serio, uciekać, dosłownie no. Minutę możemy tutaj poczekać. Ja nie wiem, co on wyprawia, co tu się dzieje, ej, ale jestem totalnie zaskoczony. Bo nie wiem, czy wiesz, może nawet nie wiesz, ale jeszcze za czasów, kiedy Bobo, przed czasami, kiedy Bobo był opętany przez Herobraina, my stworzyliśmy mu cały gigantyczny kompleks tajnej bazy, stary. No. Dla Bobo, czy dla kogo? Dla Bobo, on miał 3 tajne bazy, gigantyczne tunele, w drzewie, what? Nie w drzewie, ale naprawdę. Ale myślisz, że on do tego właśnie idzie? Nie, to jest zupełnie w drugą stronę. Zupełnie okay, w drugą stronę. No to w takim razie on musi mieć coś, o czym nie wiemy. Nie mam pojęcia, ale ziom, my mamy minutę 40 niewidzialności, więc my musimy dosłownie za sekundę, dobra, wychodzić. Ej, ale ja nie wiem, słuchajcie, co o tym myśleć. Naprawdę nie mam pojęcia, co o tym wszystkim myśleć. Czy on że się skumać obserwować z dresikiem? Ty, a wiesz, gdzie się dresik wyniósł? Bo co? Nie, totalnie. Ej, nie a co pojęcia. Jeśli właśnie on idzie do dresika, ziom? O kurczę. Wiesz co, ale ja nie mam totalnie pojęcia, gdzie dresik się mieszka. Dobra, ziom, wracamy. Wracamy tym tunelem. Mamy minutę 20. Musi się wykopać. On chce się tam wykopać. Dobra, najwyżej posiedzimy go jeszcze kiedy indziej, jeżeli będziecie tak chcieli. Ale my musimy koniecznie wracać, no bo stary, naprawdę tutaj jest przypałek. On dobra, zobaczy ja nasze niki. Ja też, totalnie na sprincie. Jak on zobaczy nasze niki, to będzie totalny przypał. A ja póki co chciałbym, abyśmy my udawali, że nic o tym stary nie wiemy. Tak, nawet... musimy to obserwować, ale się nie ujawniać. Tak, nawet jakbyś gadał z Bobo, czy nagrywał odcinek, czy cokolwiek, to udawaj, że niby nie wiesz. Tak, a teraz. Jasne, no. Dobra, jesteś tutaj już na górze? Przy tej drabince? Tak, tak, jestem. Dobra, już, to dawaj, dawaj, wyłazimy. Czekaj, czekaj, tutaj dźwignia. Mamy 50 ja sekund. Okej, okay, ja dobra. Wychodź, wychodź, mogę już? Tak, 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 tak. Ej, patrz, on tutaj jest! Gdzie? Ty, no co jest grany? Co on tutaj robi? On się tutaj dokopał, czy co jest? Ej, patrz, ej, on tutaj no jest w wózeczku. No co tu jedzie? Czekaj, rozwalę mu wózeczek. Tak, co dobra. To się zniszczyło? Mamy pół minuty. Mamy pół minuty. Zwiewamy. Dobra, zwiewamy do Milionowic. Moi drodzy. Jedziemy na przygodę z dresikiem. Ej, no co jest grane, moi drodzy? Jak sami widzicie, jest naprawdę, Jakaś pompa. Piszcie w komentarzach wasze spekulacje, wasze jakieś, nie wiem, predykcje, przewidywania. Jak myślicie, o co chodzi? Co się dzieje? Błagam, no bo naprawdę ja nie mam totalnie pojęcia. Myśmy, słuchajcie, 4 podki na 8 minut i one nie wystarczyły, żeby dowiedzieć się wystarczającej prawdy, ale serio, jest naprawdę grubo, więc moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, bo jak sami widzicie, naprawdę wydaje mi się, że warto. Jestem jak coś to przy lodowcu, byku. Subskrybujcie, dzwoneczkujcie, dobijamy 400 tysięcy subów i wpadajcie w pierwszą linijkę w opisie, jest to sklepik www.abra.ety, bardzo proste, no Abra.ety, możecie zakupić taką kozackie bluzę, Abra, tak, no tak, Abra Team, już myślałem, że to mam na sobie Maciuch Team akurat, ale nie, to jest Abra Team, ale macie też oczywiście kolekcję Bobo Team, Maciuch Team, macie bluzy, koszulki w różnych kolorach, macie podkładki, podmyszki, kubki, naprawdę fajne rzeczy, więc wpadajcie koniecznie, a tymczasem ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się i widzimy się już jutro. Dobrego dzieneczka, Eleczko i pół!